ale nuda. Witek Wiewiór był taki znudzony. Mamo, rzucił w pewnym momencie. Nudzę się, nie mam nic do roboty. A co z tymi wszystkimi rzeczami, które zbierasz? Spytała mama. Wiesz, zepsute zabawki, radia, komórki. Przecież lubisz przy nich majstrować. No tak, ale dziś nie mam na to ochoty, mruknął Witek. Może Wandzia znajdzie mi jakieś ciekawe zajęcie? Witek zapukał do drzwi Wandzi. Puk, puk, puk. I nic. Cisza. Wandzia poszła do biblioteki, wyjaśniła mama, żeby zwrócić wszystkie te książki, które wypożyczyła w zeszłym tygodniu i pewnie przyniesie setkę nowych do czytania. Przynajmniej się nie nudzi, rzekł Witek. Wiesz, ty też nie musisz się nudzić, odparła mama. Może pobawisz się z igiełką, zajrzyj do niego. Witek wybrał się więc do domu igiełki. Jeżozwierz leżał w swoim hamaku. Hej, igiełko, co porabiasz? No, a nie widać? Odparł jeżozwierz. Leżę w hamaku. Nudzę się, oskarżył się Witek. Wymyśl mi coś ciekawego do roboty. Dobrze, zgodził się igiełka. Spróbuj poleżeć w moim hamaku. To chyba jeszcze większa nuda, mruknął Witek. Nie sądzę, odparł igiełka. Ale skoro tak uważasz, to czemu nie sprawdzisz, co robi Lilka? Witek wybrał się więc do domu Lilki. Lilka malowała obrazek w swoim pokoju zabaw. Cześć, Lilko, powitał ją Witek. Nudzę się. Możesz mi wymyślić coś ciekawego do roboty? Jasne, odparła Lilka. Możesz mi pomóc namalować książeczkę, a potem zrobimy ramki z czerwonego papieru, no i jeszcze możesz pomalować mój ogonek. Ech, westchnął Witek. Nie mam ochoty na malunki. Wymyśl mi coś innego. No ale co? Spytała Lilka. Ja lubię malarstwo. Może skocz i sprawdź, co porabia Kudłatek. Witek wybrał się więc do domu Kudłatka. Miś przez wielką lupę obserwował coś w trawie. Cześć, Kudłatku! Powitał go Witek. Co porabiasz? Mrówki! Wykrzyknął miś. Oglądam mrówki! Pociągnął Witka, żeby przy nim kucnął i wepchnął mu w łapki lupę. Nachyl się, zobaczysz ich całe setki. Są niesamowite. Witek popatrzył przez lupę. Ojej, jęknął. Nie chcę patrzeć na mrówki, są chydne. Nie możesz mi wymyślić czegoś innego do roboty? Nie, rzekł Kudłatek. Jestem teraz zajęty mrówkami. Może skocz do raptusa i sprawdź, co on porabia. Witek wybrał się więc do norki raptusa. Królik przed domem wrzucał piłkę do kosza. Pobiegł do Witka, kozując piłkę. Chcesz zagrać? Spytał. Nie, odparł Witek. Nie ciągnie mnie do koszykówki. Może wymyślisz mi coś innego do roboty? Popatrz, powiedział raptus. Jaki ze mnie królik. Podskoczył i wrzucił piłkę do kosza. Ale wsad! Witek westchnął. Nikt nie miał ciekawych pomysłów. Może powinien pobawić się z Alą Przylepką. Wybrał się więc do ich domku. Babcia Ani malowała ganek. Dzień dobry, babciu, powitał ją Witek. Gdzie jest Ala? W łóżku, boli ją gardło, wyjaśniła babcia. Co za koszmar, westchnął Witek. Nudzę się. Chciałabyś się pobawić? Nie mogę, Witku Wiewiórze, zaśmiała się babcia. Jestem zajęta. Nikt nie umie wymyślić mi niczego ciekawego do roboty, poskarżył się Witek. Tak się nudzę. No, ale to chyba twoja wina, zauważyła babcia. To ty masz sobie wymyślić jakieś wesołe zajęcie. Nikt inny nie zrobi tego za ciebie. Co masz na myśli? Spytał Witek. To, że ty sam możesz zrobić coś wesołego. Nie potrzebujesz do tego innych. Rozejrzyj się tylko i pomyśl. Na pewno znajdziesz coś ciekawego do roboty. Witek rozejrzał się dookoła. Zobaczył chmury, zobaczył drzewa. Zobaczył trzy kosze na śmieci stojące przed domem, a na jednym leżało stare radio, z którego sterczały druty. I nagle Witek wpadł na pomysł. Całkiem jakby w głowie zapaliła mu się lampka. Potrzebujesz jeszcze tego starego radia, babciu? Spytał. Nie, jest zepsute, dlatego je wyrzuciłam. A czy mogę je wziąć? Poprosił Witek. Uwielbiam radia. No pewnie, odparła babcia. Witek wziął radio, zaniósł je do domu i postawił na podłodze w swoim pokoju. A potem zabrał się do dzieła. Naprawa radia zabrała mu 3 godziny, ale przed obiadem znów działało. Obwiązał je wstążką i nakleił na nim gwiazdki. Potem zaniósł je z powrotem do domu Ali Przylepki. Co my tu mamy? Spytała babcia Ali. Prezent dla Ali z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, odparł Witek. Naprawiłem radio, więc Ala może go sobie słuchać leżąc w łóżku. I już się nie nudzę. Wreszcie wpadłem na to, jak samemu znaleźć coś ciekawego do roboty. Wspaniale, ucieszyła się babcia Ali. Chodź, zaniesiemy Ali twój prezent.
Ala na widok radia bardzo się rozpromieniała. Ojej, jakie śliczne wstążki! Zachwyciła się.